O, Eddie ZW. SMS, wąsik. Szalom! Szalom! Jerzy Hicior, nie? Powiem panu w skrycie, że to na weselnych tych. U nas na weselach to się gra. Tak? No, nie, buja. Co, to do środka może wejdziemy, co? Daj pan posłuchać chwilę jeszcze. Dobra. A, nieźle, nie? U nas też hicior, Paweł, powiem, też hicior. Taka melodia dobrze bija, dobrze, tradycyjna. Tak. Dobre. Przecież graliśmy. Idealnie, jakbyśmy to ćwiczyli. A może, mam pomysł na nowy biznes. Załóżmy szkółkę taneczną. Uczmy dzieci tańczyć, o. Piękne. A to się nikogo nie chodzi. Piękne. Chodźmy do środka. Piękne. Szkółka taneczna, no. Ma pan pomysły, panie Boże Darze. Szalom, przyjacielu drogi, szalom. Szalom, panie Boże Darze, szalom. Jak tam u ciebie, szukaj? No. Porządeczku. A jak u pana? A wiesz, jakoś leci. Coś pan... słabo wygląda. Coś się stało? A nie, to czekaj. Właśnie nie widział mojej nowej fryzury, słuchaj, pani Jasiu mi zrobił. O proszę, aż się błyszczy. Patrz, no nieźle, nie? Oczywiście, super. Włosy mi pomogła zapuścić, no ja pierdzielę, słuchaj. Gdzie pan to robił, Jasminy? No, właśnie był pani Jasmin, no. No, ona świetna, ona się zna na tym. Ale tak, taką fajną pastę. W połowie troszeczkę tak tą fryzurę garnęła. No może... tak, bo mnie już w biznesie go nie musiałem wybiać. Można powiedzieć, że... jak pan myje twarz, to myje pan twarz osobno, czy osobno. Taki żarcik oczywiście jest suchy, ale musiałem. Jasne, słuchaj, ja się nie obrażam. Ja do żartów o mnie jestem przyzwyczajony. To ja mówi pan, panie Boże Darze, że ma pan lotnisko i chce zorganizować nowy biznes wokół tego, tak? Jak? Jakie lotnisko? żartuję. Już myślałem. A ten, no, w ogóle, jak byłem tu przedtem, nie? Takie 20 minut temu, co nie działał domofon, to tak. Wychodzi się taki facet w siwych włosach. I powiem wam, zaczny człowiek, biznesu dobiłem nowego. O. Za 5000 chcę kupić szkolenie biznesowe ode mnie. Więc, o, proszę. Widzicie, ja nie próżnuję, nie? Ja nawet tutaj zarabiam w drodze do kata. Jak się mają interesy, panie Bożydarze? A właśnie znakomicie, powiem panu, znakomicie. Póki co założyliśmy tę firmę detektywistyczną, teraz próbujemy biuro zakupić. Panie Montaż, właśnie tym biurem. Tak. To dzisiaj prawdopodobnie będzie oglądanie, jeżeli pan jest chętny. Nie jestem, jestem. On powiedział, że 60 tysięcy. A nie 40? Nie, powiedział, że 60. Początkowo chciał 80, ale jego wytargowałem, bo się okazało, że jego babcia mieszka w mojej kamienicy, to powiedziałem, że jest czynszu, że idę. Więc tutaj się udało. No i finalnie powiem panu, możemy się po pół podzielić. Pan weźmie 40, a my szwunglerem 20 zapłacimy. Po pół? No. 40-20?
No to by wychodziło, nie? To może inaczej, może każdy po 20. Nie, pan 20, no, Fungler 20 i ja 20, uczciwie. Nie, to by było nieuczciwe, proszę pana. No każdy po 20 by zapłacił. Przecież żartuję, no już pan się tak, sprawdzam pana czujność, poproszę. Dobrze, dobrze, jest dobrze. Jest pan podatny na oszustwa. Nie. Znaczy na głupotę. Nie jestem, no nie właśnie. Jestem podatny. Nie, to powiedzmy po 30, chyba że odejdzie nam, no jeżeli będziemy, albo mam mi lepszy pomysł, zróbmy umowę, taką trochę, powiem, bo to nie, on nie wie, że chodzi o pana. Powiem, że to my chcemy kupić Funglerem. Pan weźmie nam umowę, sporządzi jako adwokat niby neutralny i tam małym druszkiem gdzieś wpisze, że zapłata w szeklach. Co pan na to? Zapłata w szeklach. Możemy coś no. takiego zrobić. Możemy coś takiego zrobić. Ja umowę przygotuję. Niesamowite. Czyli panowie przyjdą do mnie jako do adwokata, żebym sporządził umowę, tak? Kupna tego no, mieszkania. Świetne. Myślę, że się nie zorientuję. Świetnie, podoba mi się. Gdzie to jest? Gdzie jest ten cały biurowiec? Czy... Na przyciepku kawiarni. Ale mam przykrą wiadomość, panowie. Niestety Leila, która czesała mi wąsa, napisała mi, że niestety musi zrezygnować z zaszczytnej pracy czesania pana bujnego wąsa, sprawy zdrowotne oraz brak czasu. Zrezygnowała z pracy. Miałem taką właśnie laskę od czesania wąsa. Nigdy mi go nie wyczesała finalnie, ale miałem nadzieję, że mi go wyczesza kiedyś. Ej, o którym wąsie mowa? No. Tam sekretarka? Sekretarka, no... zapytała, czy to poważna propozycja. Powiedziałem, że tak. Na razie nie ma na mieście, więc czekamy. A, bo chyba wczoraj trochę... myślę, że poproszę, jak dostała ode mnie te pieniądze, nie? To myślę, że wieczorem poszła zaszaleć i może do tego nie odbiera. Za te $2, co je pan zostawił na biurku? Myślę, że zrobiła no takie zakupy, kurwa, że nie mogła tej huby buby zmieścić po kieszeniach. No właśnie, w czym problem, dobra. Proszę pana. Panie Bożydarze, czyli robimy, kurwa, szwingl, tak? Chce pan szwingl zrobić, delikatnie. To znaczy, to jak pan uważa, bo jeżeli nie wyjdzie, to wtedy nic iść z biura, nie? Więc aha. Nie wiem. Czyli to jest jedyna opcja? No znaczy, to nie, są dwie opcje, ale jeżeli że byśmy zrobili tutaj lekki przekręt i by on nie wyszedł, nie, no to raczej by już nam nie podpisał tej umowy. Ale druga opcja to jest taka, że możemy iść się z nim targować. Ja panu powiem, ja mam dar, ja mam nosa i ja wyczuwam, kiedy można się targować. I ten gościu był niepewny. On był niepewny. On tak powiedział na końcu jeszcze do mnie wczoraj, to wie pan, może pan, spotkamy się wszyscy i najwyżej się dogadamy jakoś, nie? To oznaczało, że jest otwarty na negocjacie. Może do 40 byśmy zbili to. Co pan sądzi? No, po 20 tysięcy z jednej i drugiej strony myślę, że jak najbardziej. Jak najbardziej myślę, no że... Wyglądało panowie, naprawdę na dobre to biuro. Lecisz? Muszę tak. Lecieć. Wzywa. W porządku, Eddie. Gdyby coś się działo, to pisz dzwoń. Jasne. Napiszę ci SMS-kiem jakąś częstotliwość, co? Dobra, jasne. W razie jakby dzięki. Co. Trzymaj się. I ty też, jakby coś się działo, to dzwoń. Dobra. Którą wybieramy? Do widzenia, panie Pablo. Żegnaj, przyjacielu. No, także myślę, że to uczciwa cena by była, nie? Myślę, że tak, można by było 40 tysięcy wpisać, ale faktycznie szekli izraelskich i... będzie na kwicie. Boję się tylko jednej rzeczy, wie pan, bo w przypadku takich umów, w przypadku takich odbiorów nieruchomości zazwyczaj chcą gotówkę od razu, nie? I wtedy dopiero podpisują umowę. To znaczy problem jest jeszcze taki, że to jest policjant, nie? Jak się nazywa? Właśnie nie wiem, jeżeli nie wiedziałem, nie pamiętam. Ale jest policjantem, bo tak go poznałem. Mhm. Że mnie zatrzymał. Okej. Okay. Więc nie wiem, no ewentualnie... Chyba, że pan chce, no bo możemy tak, albo możemy się zrzucić, bo to jest duże biuro, ja już to sprawdziłem i myślę, że jedno pomieszczenie, jedna połowa byłaby dla pana, jest nawet miejsce dla sekretarki, jakby pan chciał, druga dla nas. To w sumie też by idealnie nasze interesy, myślę, się złączyły, no bo no to detektyw i adwokat to jednak podobna branża, nie? No, to prawda.
To prawda, właśnie. Panie Bożydarze. Dobrze, dobrze. Ja myślę, że może tam byłoby w takim razie... Proszę dzwonić, jak tylko on będzie dostępny na mieście. Ja z przyjemnością przyjadę, obejrzę to mieszkanie. A sprawdzę, czy go teraz powoli. O. Nie, kurde, nie odbiera. Ale możemy też ewentualnie, jakby pan chciał... Tak? Wziąć by... Pogadać z nimi, wziąć po prostu, spłacać to. Nie wiem, jak tam pan boli, bo mam pobojęcie. Nie odzywaj się, odzyw się później. Bez odbioru. Tygodniowo czy miesięcznie? Jak tam pan boli? To nie odzywaj się, tak? Można by było, słyszałem, że w Dynasty 8 dają też kredyty nie, na nieruchomości, w razie czego można by było nawet wziąć kredyt. Jeżeli rata byłaby mniejsza niż czynsz tygodniowy tutaj, no to byłbym... No tym bardziej na pół, nie? Łącik. No jak jest sytuacja? Krzo! Nie! Termin komunikat, ktoś inny jest na częstotliwości. O nie! Kto to? Halo? Halo? Kurwa, ale te częstotliwości są zamazane. Dobra, nieważne, zerwijcie komunikat. O kurwa. Dobra, chłopacy, kto się przenosi ze tej częstotliwości? Wy czy my? Wy! Dobra, no to my się przeniesiemy. SAPD, rozmowa została przechwycona przez Biuro Departamentu Sprawiedliwości. Pierdol się! Podaj swoją lokalizację. U twojej starej na zapiecku. Namierzanie trwa. Przerwij komunikację, przerwij komunikację. 6-3-6-7-3. Halo? Jakaś kurwa spalona stacja to była. Spalona stacja, ale nieźle tam sobie. Czek, a tam dupa w ogóle, ale tak, jakaś dupa zaczęła kurwa jęcznie. Ty powiedziałeś, że nie odzywaj się. Ja mówię, kurwa, Edi na radiu robi jakąś laskę, nie? A tam się okazuje, że tam kurwa jakaś dupa zaczęła piszczeć, a tam ten gość, przerwij komunikację. Tak, myślę, że to wiesz, wrabiasz mnie albo coś. Przerwij komunikację. Przerwij komunikację. Dobra, no to mam nadzieję, że tutaj nikogo nie ma. No, priwiet. To powinno być czysto, jak ktoś mój przyjacielu. Jest na łączach cały czas. Jesteśmy na łączach. Chlebak otwarty. Chlebak. Powiem ci tak. A w jakiej cenie? Już Boży Dar biznes załatwia. Bardzo dobrze. A jak z tą spotkanką z tym oszustem i złodziejem? Panie, to znaczy, wiesz, jako... Ja póki co nie chcę nic, ale może kogoś znajdę, wiesz? Poszukam, porozglądam się. Dobra, mediację zrobimy. Pozdrawiam ze szpitala, Testri. ABMW. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Cokolwiek tam się nie dzieje, życzę ci dużo zdrówka. Dużo zdrówka, dużo ciepła, dużo energii. Dobra, będę się kontaktował, bo teraz jestem u mojego tutaj francuskiego przyjaciela, wiesz? Dobra, cześć. No, już jestem. Dobrze, świetnie. Jako tako się do mnie odezwał. O. Myślałem o tym, żeby zaprosić go na mediację tutaj. A ja z panem jako tako, rozmawiałem teraz z psychologiem, nie? Tak. O panu jako tako, tak. Zanim tu przyjechałem. Mówi, że prawdopodobnie pan jako tako ma problemy rodzinne, jeżeli tak się zachowuje, na to wygląda. Że problemy rodzinne ma, tak? No, tak. Aha. A przy okazji tego, znaczy to trochę był pretekst, bo mało mnie interesowało ten pan jako tako, ale jak usłyszałem, że z psychologiem, to musiałem jakoś zagadać, bo udało mi się podbić i prawdopodobnie będziemy mieli z nim współpracę. Z psychologiem? No. Świetnie. Ale będzie... wie pan, że to jest taka współpraca bardzo cenna. No bardzo, dlatego bardzo wykorzystałem. Cenna. Dlatego wykorzystałem poprzednią współpracę, nie? No nieźle. No myślę, że brawo. Się bardzo przyda. Myślę, że się brawo, bardzo panie, przyda. Brawo, panie Bożydarze, brawo, naprawdę dobry psycholog z dobrymi kwalifikacjami, dobrymi papierami co do wystawiania opinii. Jest kurwa. No właśnie. Jest kurwa jak złoto. Brawo. No właśnie, brawo, panie Bożydarze. Panie Mon też, bo tak? Pan to jest czwany liść, widzisz? Kontaktował się ze mną pewien
znaczy kontaktował się, spotkałem się podczas czynności sprzedawczych, sprzedawania, nieźle zrobił. Sprzedawałem swoje oferty i spotkałem się z pewnym facetem. Aha. I tak się składa, że miał na imię Lamar. Aha. I jakoś powiedział, że właśnie teraz u prawnika ma jakąś sprawę, tylko że prawnik go zlewa. No to jakoś tak się rozmawia. Lamar Collins. I wyszło, a nie wiem, ale wyszło, że to o pana chodzi. Ale jak zlewa? No wkurwie mnie już ten gość. A nie wiem. Część się tak mówi, że on rozumie i tak dalej. Powiedziałem, panie. Ale powiedział mówi, słowo że... zlewa? No, że tak troszkę odpuszcza. W sensie, że wie pan. Że rozumie, tak próbował zasugerować. Panie Bożydarze, on dzwonił do mnie o 3 w nocy w niedzielę i liczy na to, że ja będę z nim rozmawiał przez telefon. No. Szanujmy spokojnie, się. Spokojnie, ja tam powiem tak. Ja tam powiedziałem mu, bo on powiedział, że ma pakiet za 5000, nie? Tak. To powiedziałem mu, że musi kupić pakiet Ultra Premium. No tak. Że jeszcze 5000 dorzucić, więc prawdopodobnie panu dorzuci kolejne 5000. No tak, bo z pakietu Premium, no niestety w miesiącu lipcu spada możliwość kontaktu 24/7. To jest w tym momencie w Ultra Premium. No właśnie, więc no. 5000 jeszcze prawdopodobnie panu tak, dorzuci. Świetnie, dziękuję panie Bożydarze. No powiem tak, panie Bożydarze, pan jako tako raczej nie będzie się chciał spotkać, tak mi się wydaje. Ja mam jeszcze sprawę do załatwienia z prokuratorem, więc panie Bożydarze, my jesteśmy na łączach i w połączeniach. Jeżeli tylko będzie dostępne to mieszkanie do oglądania, to pan dzwoni i się spotykamy. Jasne, no tylko tam jest jeden taki mój mały warunek. Aha. Podczas aha. użytkowania, że jakbym miał pan z naszymi przyjaciółmi z niemieckiego pochodzenia jakieś spotkania, nie? Tak. Adwokackie, to wtedy, kiedy pan by mi dał znać, tam wyszedł, okej? Okay? Żeby nie było żadnej burdy. W porządku. No, dobra. To bywaj. Do zobaczenia. Witam, Davidzie Wayne, prokuratorze. Zapraszam serdecznie do biura. Raz, oczywiście. Zapraszam. Chyba jakaś inna. Witam panie jako tako. Witam. Czy mogę panu pomóc? Co to za pytanie? No słucham pana. O jakie mediacje chodzi? O co chodzi? No już nieaktualne, pan Bożydar sobie poszedł. Pan chciał z tym złodziejem, abym ja rozmawiał. Z tym oszustem. Pochylonym. Chciał panu zapłacić chyba tam 10 kapci, żeby wszystko było okej. Okay. Ale jak pan nie chce, to spokojnie. Proszę przekazać za te 10 kapci, może sobie wsadzić w dupę. O, w porządku. Chciał tam zapłacić. Przekle i dać jeszcze chyba samochód jakiś, ale to już nie pamiętam. Ten samochód również może jechać i za złamała sobie. O co poszło? O co poszło jako tako? I nie siadaj pani jako tako na moim fotelu, który pan żeś mi kupił. Ja żem go panu kupił, ale pan coś nie docenił mojej pracy. Jak nie docenił? Przecież płacę. Panie prokuratorze, dzień dobry. PS. Tak? Otworzy pan, bo strzelanina pod pana biurem. Jest. Jak tu strzelanina? Pod biurem? Idę zobaczyć. Pani jako tako, strzelanina jest. Biegnę. O kurwa, Bożydara! Bożydara łapią! O kurwa, Bożydara łapią. Widzi pan, panie Davidzie? Bożydara łapią, kurwa, mają bronie, klamy. A to są policjanci. To są policjanci? Tak, to są policjanci. Tego złodzieja. To dlaczego? O kurwa, to ty żeś maczał palce w tym pani jako tako! A ty, panie, bo ten zwierz, czym on się zajmuje w ogóle? Panie jako tako! Wiesz, czym on się zajmuje? Towarem, handlem ludzi. Kurwa, to jest... Panowie, co tu się dzieje? Czemu porywacie człowieka? Złodzieją jest przez złodzieja. On handluje ludźmi. Złodzieją. No, panie, panowie, szacuną. A, to policja. Jestem adwokatem tego człowieka. Czekaj, on pożerać, wrócić i postrzelić. Zapraszam pana. Zapraszam. No nie. Mi jeszcze zaleczenie zapłaci. Zaleczenie. Tak, zamykać go. Panie jako tako, to pan wezwał policję? Nie, ja nie wezwałem policji. Policja już go od dawna śledziła.
To jest i niech stary Monte zwróci? Czy mam ich rozjebać tutaj na miejscu? Nie, spoko. Co się tu stało? Co się tu stało? Panowie, panowie, widzieliście, co się tu stało? Strzelał do mnie, jak do zwierzęcia. Jak strzelał? Czemu? Może mnie kula drasnęła, a nie. Jak strzelał? Nic nie było. Dziad łysy, stary i głupi. No. 800 tysięcy to kupiłeś. A co, że tego traktora to chcesz? Panie Bożydarze, chce pan adwokata? No wiadomo. Panie Montes, pan mieszka. A traktor to zarejestrowany, że taki jeździsz nim? Dobra, a to słuchaj, zjeżdżaj ściąd, bo... Za leczenie mi będziesz płacił. Psychika mi ucierpiała. Pan wysiada do radiowozu. To może byście drzwi panowie otworzyli, bo jak pan, że kupimy... Panie Dejdźwizie, to zapraszam, ja będę zaraz pewnie jechał do komendy bronić mojego klienta, ale porozmawiajmy. Zapraszam. A, jasne. Właściwie ten traktorek, bo fajny strasznie. Słucham? Ten traktorek śmieszy strasznie. O. Co tu się dzieje? Co tu się kurwa dzieje? Wjechałem do pana, tu szaleją. Szaleją, szaleją. Widział pan coś konkretnego? Nie, właśnie, że tylko strzały się skryłem z mojego ochroniarza za autem. A wie pan, kto mógł te strzały oddać? Inaczej, to jest kamera przekierowana na centralnie. No właśnie, no właśnie. A to chyba jest pana biuro, to ma pan dostęp do tych kamer chyba. No pan biuro będę mówił. No tak, tutaj ochroniarz, że tak powiem, jest w stałym kontakcie ze mną. A ten pan to kto to? Ten tutaj? Ochroniarz, mój ochroniarz z Departamentu Sprawiedliwości. Witam, Steve. Ochroniarz z Departamentu? Tak. Niesamowite, ochroniarz. Niesamowite. Panie Kotako, będę miał teraz spotkanie, jakby pan mógł korzystać z tej drugiej części biura. Jakby mógł pan ze mną chwilę pogadać, będzie dobrze. Dobra, to panowie rozgoście się, pan nie Davidzie, pan zna drogę. Mam spotkanie, panie Jakotako, umówione. Trzynastka z tymi. Trzynastka. Czyli jakie spotkanie ważniejsze od rozmowy ze mną? Panie Jakotako, opisałem, że chce się z panem spotkać, to pan napisał, że nie chce się pan z tym złodziejem widzieć. Z oszustem. To umówiłem inne. Pan by posłucha teraz, zajmę panu minutę. No? To jest złodziej, oszust i krętacz. To jest... głupek. Czyli dał się pan nabrać na jakiś jego biznes? Nie, nie dałem się nabrać nic właśnie. On handluje ludźmi. Żywymi. Ma pan dowody? Mam na to dowody, mam na to filmy, mam na to wszystko, śledziliśmy go. A myślisz, że dlaczego go teraz zabierają? Bo mają na to wszystko, nawet jak się mu zdarzy, bo cię... O kurwa. Jego wszystkie interesy są fałszywe i nielegalne. On wszystko sobie to... Dobra, panie Kotako, to pogadam z nim na komendzie, no porozmawiamy później. Mam teraz jedno spotkanie, zaraz będę musiał go bronić. Jestem jego adwokatem. Tak panie się Kotako. Składa, że odzyskałem dostęp do pana kamer. Coś słyszałem. Co, że jako tako dostęp do kamer uzyskał? Tych tutaj? Powiem wam tak, tak się składa, że ta kamera, która się pojawiła tutaj oraz ta, nie wiem kurwa, ja mam takie czasami, wiecie, to jeszcze mi z Monteza zostało. Zobaczcie, możecie zwrócić uwagę, że ta kamera jest inaczej zawieszona niż ta, która była wcześniej montowana przez Jako Tako. Bo coś mi kurwa mówiło, żeby mu nie wierzyć i po prostu zamontowałem tutaj swoją kamerę. Tak? Możecie na wodzie sprawdzić, że jest inaczej. No właśnie, pana Bożydara zawinęli. Zaraz jak zadzwonią do mnie z komendy, to tam jadę. Ale co się stało? Z jakim powodem? Nie mam pojęcia. Wszystkiego się dowiem na miejscu, panie funglerze. Wszystko panu powiem. Ja płacę bardzo dobrze, jak pan go wyciągnie. Naprawdę. Dobrze. Dobrze, panie funglerze. Zapamiętam to. Dzień dobry, panie Davidzie. Przepraszam, widzi pan, co się dzieje. Jeszcze mojego klienta zawinęli i muszę tam jechać, ale tak. Panie Davidzie.
przede wszystkim jest kilka spraw. Jedna wydaje mi się bardzo priorytetowa, takie w sytuacjach takich prokuratorskich. Załatwiliśmy ją wczoraj, czyli z Loganem. Jest jeszcze jedna sprawa odnośnie tego pana, którego pan mi sam polecił. Jak został pan, że tak powiem, odsunięty od tych spraw w Departamencie Sprawiedliwości, ja wysłałem te dokumenty do pani Zoe. Jednak pani Zoe po jakimś czasie powiedziała mi, że tych dokumentów nie widziała, a później powiedziała mi, że wysłałem jej na prywatnego maila. Więc wtedy już dostałem informację, że pan powolutku wraca, więc stwierdziłem, że kurwa poczekam. I mam to gotowe. Ja sobie proszę podesłać, ja to wszystko zobaczę. To jest o ten wypadek samochodowy, tak? Auto uszkodzone. Oto auto uszkodzone, oto auto, które zostało uszkodzone mechanicznie, tak? Tutaj wysyłam pozew i oczywiście do wglądu, jeżeli pan będzie chciał, panie prokuratorze, również jest opinia rzeczoznawcy. Bardzo rzeczowa. Spokojnie z tym, spokojnie. Dziękuję serdecznie, we joined. Dobrze, panie Montes. To jest to, co wiem, tym czym się zajmowałem przez chwilę. Więc to nie jest problem. Świetnie. Więc tak, no tam jest to. Ja to przeczytam. Oczywiście trzeba najpierw znaleźć tego pana, który to zrobił. Tam jest wszystko w pozwie. Tam jest wszystko w pozwie. Na majątek. Tam jest wszystko w pozwie, jeżeli chodzi o jego dane personalne. Tak, widzę. Wszystko sobie piszę, spokojnie. Nie, ale przyjmuję sprawę, zajmę się tym. Do jutra, będzie wszystko gotowe. Więc jutro jakby pan z klientem swoim pojawił się w biurze, dobrze? Świetnie, świetnie w takim razie. Dzisiaj już nie obiecuję, że tego zrobię, bo dzisiaj mam sprawę z wczoraj, bo wczoraj niestety wyszło, jak wyszło. Była akcja XXX, zwana z policją, nie będę szczegółów dawał. Do tego jeszcze adwokat niezrzeszony. No, można powiedzieć, jest jaki jest pan Perrin, nie lubię go trochę. Wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. Życzę powodzenia, panie Davidzie, w dotarciu do prawdy. Coś nie coś też słyszałem na ten temat. A dziwnie, zacieranie śladów. No. Zacieranie śladów? Rozumiem. Pan zdziwiony pewnie znowu, że coś tam wiem. Nie, bo pan wie więcej ode mnie. To jest encyklopedią. Dziękuję, panie Davidzie. Podesłałem również na maila kosztorys. Ja będę leciał teraz na komendę udać się do tego swojego klienta. Okay, dziękuję panu serdecznie. To jutro pan z klientem przyjdzie, ja ogłoszę wyrok w pierwszej instancji. Dobrze, już dzwonię do klienta. Dziękuję serdecznie. Dobra, zaczynamy. A my lecimy do kolejnego klienta, bo ja jeszcze mam... Dziękuję i miło było poznać tutaj pana ochroniarza. Mi również. Dobra. Panie Montes, jak będę wezwany na komendę, to proszę mi dać znać, dobra? Dobrze, oczywiście. No to jest sprawa chyba typu posiadanie broni bez licencji i tyle. Chyba tak. Dobrze, to my lecimy. Proszę poczekać. Tak? Komandos, więc prawda wszystko. Aha. Ale to czy można powiedzieć wrogowie nasi nie podłączyli nam bomb. Wszystko jest okej. Dobrze, miłego. Okej, dopłacuj. Jestem wolny. Jeśli kiedykolwiek pana spotkam, zapłacę, żeby zanurzyć moje palce w tego ponętnego wąsa. Wybacz, uwierz, że marzę o tym, by dotknąć pana idealnego wąsa. Jeśli kiedykolwiek pana spotkam, zapłacę, żeby zanurzyć moje palce w tego ponętnego wąsa. I serducho. Świetnie. Fachowiec, Hart RP. Dotyka nad kola, sprawdza podwozie. Dobrze, sprawdził wszystko. Słuchajcie, show must go fucking on. Zobaczcie, Felipe na wyższych obrotach, kurwa, znowu. Panie Ronaldzie. Mam wszystkie informacje. Wyrok pierwszej instancji jutro. Spotkajmy się na miejscu. Dzień dobry, panie Bożydarze. Nie mączysz, bo mógłby pan tutaj jako mój adwokat pojechać? Już jestem pod komendą. Zaczekam. Do zobaczenia. Chmyty. Dzień dobry, panie Funglerze. Dzień dobry. No Bożydara zamknęli. No z nie wiem, co się wydarzyło. U mnie pod biurem. Ja już przelew na 200 tysięcy zrobiłem, żeby tego śmiecia dopadł. O nie. Dobrze. O nie. Pierdzielak, tam wejdę na tą komendę. Spokojnie. Pan się tak nie rozpędza. Jak pierdzielne ich pejsem, to jak lasem. Na ciebie co chodzi. O, to dziadko.